W Lubelskim jesteśmy? Dobra. To mogę tak się podnieść i mówić? U Matyldy za płotem. Cześć, witajcie. Jesteśmy w województwie lubelskim nad rzeką Wieprz. No i koniecznie muszę Wam pokazać zmiany w busie. Pierwszą rzeczą jest to, że leżę wyżej na materacu. No i pytanie, co jest pod materacem? Zaraz Wam pokażę. Żeby pokazać całość, muszę najpierw to wytargać. Coś się wysypało. Bus cały w mące, ale to nie tak, jak myślicie po ostatniej rozmowie. To nie mąka, tylko jechaliśmy przez szutrowe drogi i strasznie się kurzyło, bo dawno nie było deszczu i nigdzie po drodze nie było myjni, także jest cały biały. No to jak to się zaczęło? Wysłałam męża po materiał. Sklejka wybrana, teraz panowie muszą ją tylko wyciągnąć z magazynu i będziemy docinali, Matylda, także bądź spokojna, nad wszystkim panuje. Panowie już przycięli, także transport, załadunek i będziemy mogli jechać z tematem dalej. Także cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć i cieszę się, że mogę Ci składać meldunki, Matyldo. Okej. Myślę, że jak sobie tu stanę, to będzie dobrze. Mąż, artysta, przywiózł materiał z Siekierek. To jest część dzielnicy Mokotowa, warszawskiej dzielnicy Mokotów. Ten sam artysta, który do tej pory się nie angażował, ale teraz już mamy siekierkę, narzędzia i z materiałem, ze wszystkimi niezbędnymi elementami wybraliśmy się na Pomorze, bo tam mieliśmy pomocników. Powiedziałam pomocników, oczywiście chodziło mi o głównych wykonawców. Pomysłodawcą i osobą, która najdłużej nad tą koncepcją myślała, był Maciek. Ale oczywiście okazało się, że w rodzinie mamy stolarza i bez jego doświadczenia i pomocy, no na pewno nie wyglądałoby to tak solidnie jak dzisiaj. Nadzór budowlany natomiast nad całym przedsięwzięciem sprawował tata Zbyszek. Dzięki tata, dzięki wujku Mietku, jest ekstra. Parę razy ruszyć i już jest elegancko. Daj mi winkla. Pracujemy, ale najwięcej roboty robi ten człowiek. Właśnie. To jest mój wujek. Poprzednim razem, żeby położyć materac, wszystkie graty trzeba było przerzucać do przodu. Chodziło nam o to, żeby to jakoś uporządkować, mieć do tego łatwiejszy dostęp i przede wszystkim, żeby to było w jakimś zamknięciu i nie fruwało nam, nie przesuwało się podczas jazdy. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj zrobiliśmy taką otwartą przestrzeń, bo tu są podstawowe rzeczy, takie kuchenne, jakieś butle z gazem, właśnie siekierka. To, co najszybciej wyciągamy. Na górze jest podręczny stoliczek, który nie wyjmę. Chciałam go wyjąć. To się wy. Okej. Okay. Natomiast dalej, ja muszę się tu teraz wdrapać, usiąść, żeby to otworzyć. Następnie mamy taki system przemyślany, gdzie otwieramy
I tu znajdują się... Tutaj. Przepraszam, już zabieram. Są. Jeszcze raz. Dobra, akcja. Tu mamy taki system otwieranego schowka. I tu jest jeszcze coś. Tu jest takie ruchome przegródka, która służy do tego, żeby było oparcie w trakcie spania. No i nacisk tych naszych wspólnych kilogramów, żeby się to po prostu nie zarwało. Natomiast w przypadku, jeżeli potrzebowalibyśmy większej przestrzeni, to jest to część, którą można złożyć i wtedy cała ta luka jest do dyspozycji do ułożenia różnych rzeczy. Jest też system z drugiej strony otwierany w ten sposób. I tu jest podobnie analogicznie. Na razie tu mamy jakieś śpiwory, klapki. Ta część się przesuwa, w zależności można ją złożyć albo zastosować jako podpórka. Bardzo fajne rozwiązanie. To jest koncepcja, nad którą fachowcy myśleli najdłużej, ale naprawdę się sprawdza. I tu mamy jeszcze jedną część, która ma dwojakie zastosowanie. Albo można tutaj trzymać statywy, albo można trzymać wędki. I żeby nie fruwały, to sobie tak zamykamy elegancko. I dzięki temu mamy większą przestrzeń na materac, albo żeby sobie tutaj coś postawić. Ale to nie koniec zmian w busie. Dobra, to może ja teraz to z powrotem wrzucę na miejsce. Twoje buty. Pomóc ci? Raczej, bo wieje z twojej strony. Ciągnij. Okej. Okay. Jeszcze, ups, wieje. Zwiewa mi. Jeszcze chwilunie. Jest. I materacyk. No dobra, to idziemy do przodu. Jesteśmy z przodu. A, nie powiedziałam, że jesteśmy nad rzeką Wieprz, która tutaj tworzy taki kształt litery U. U jak u Matyldy za płotem. Ale gdzieś to może wmontujesz. No nie wiem. No weź, wmontujesz. Jeśli chodzi o innowacje, to po pierwsze radyjko, troszkę nam się zakurzyło na tych drogach. Świetnie gra, już przetestowaliśmy. Nowe głośniczki wbudowane tutaj, tutaj, cały system. I kamerka. Kamerka, myśleliśmy dosyć długo o kamerce, bo już mieliśmy różne sytuacje na drodze. Kierowcy są naprawdę różni, także będziemy korzystać tak samo z kamerki. Słuchamy muzyki, na kamerkę wszystko się nagrywa. Śpiewamy czasami w drodze, ale tego nie będziemy dzisiaj nagrywać. Końskie muchy tu latają. Najważniejsze, jeszcze jedna sprawa dotycząca kluczyka. W opisie pod filmem znajdziecie link do odcinka, w którym chcieliśmy pierwszą noc spędzić w busie i pojawił się problem zamykającego się auta, włączającego się alarmu. Także możecie sobie obejrzeć, zachęcam. Ale ten problem już jest rozwiązany. Sporo osób pisało w komentarzach, jak możemy rozwiązać ten problem. I dziękuję bardzo Łukaszowi, Bartłomiejowi, Igorowi i wszystkim innym, których jeszcze nie wymieniłam, bo dostawaliśmy dużo wskazówek. Ale w konsekwencji pomógł nam Grzegorz z Kaszub. Dzięki, dzięki. Po pierwsze, robiliśmy taki błąd, że wchodziliśmy do busa ze strony tych bocznych drzwi, a powinniśmy otworzyć drzwi kierowcy i wtedy problem zamykającego się auta byłby rozwiązany. Poza tym na słupku mamy taki pstryczek, który spowoduje dezaktywację alarmu i wtedy możemy spać wewnątrz, poruszając się w busie, możemy zamknąć samochód, ale alarm nam się nie uaktywni. Także wszystko działa. Jesteśmy przed testowaniem i wkrótce będziemy nocować w busie, już bez takich perypetii, także oglądajcie. Słuchajcie, busik teraz jest naprawdę przygotowany do różnych zadań, do gotowania, nagrywania, ale też do spania i tą ostatnią funkcję sprawdzimy już niedługo. Także oglądajcie kolejny odcinek, zobaczycie, gdzie się zatrzymamy. Coś ugotujemy, coś nagramy, może coś ciekawego pokażemy. Subskrybujcie kanał U Matyldy za płotem. Dziękuję bardzo za wszystkie nowe subskrypcje, bo ostatnio przybyło ich całkiem sporo. Do zobaczenia. Cześć. U Matyldy za płotem.